Forum Młodych Dyplomatów zaprasza Państwa na podcast Rubieże Świata. Cześć, witamy Was w czwartym odcinku Rubieże Świata. Jest to podcast w ramach organizacji Forum Młodych Dyplomatów. Z tej strony jak zawsze Oskar Stafański jako prowadzący. Wspólnie ze mną są też w zasadzie już można powiedzieć stali bywalcy w trakcie tego sezonu, czyli Szymon Ostrowski. Pozdrawiam serdecznie. Patryk Remizow. Dzień dobry, dobry wieczór. Jest także praktycznie stała bywalczyni w tym sezonie, czyli Katarzyna Pijankowska. Witam wszystkich serdecznie. I po raz pierwszy z nami jest Filip Pląskowski. Cześć wszystkim. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was po raz kolejny dosyć zróżnicowane tematy. Pierwszy z nich będzie dotyczył wyborów regionalnych w Holandii i tego, jakie będzie to miało następstwa. Może brzmieć dziwnie, że nie parlamentarne, tylko regionalne, ale dla jasności to są praktycznie wybory na równi z parlamentarnymi w Holandii. Potem wytłumaczę dlaczego. Kolejny temat będzie dotyczył szczytu w Brukseli. Trzeci temat, jaki przedstawimy, będzie dotyczył pierwszej podróży zagranicznej nowego brytyjskiego króla Karola III. Czwarty temat z kolei będzie dotyczył problemów związanych z Donaldem Trumpem, z tymi zarzutami, które po prostu się mnożą w przypadku byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, a wszystko zamkniemy tematem bałkańskim, czyli takim, można powiedzieć, kącikiem bałkańskim, który zawsze przygotowuje dla nas Patryk. Będzie dotyczył on porozumienia ochryckiego między Serbią a Kosowem, także jak słyszymy, Serbia-Kosowo zawsze gorący temat, więc jest o czym rozmawiać. I cóż, tak jak powiedziałem, zaczniemy tym razem od Holandii. Coś dziwnego, nie wziąłem Skandynawii albo państw nordyckich na temat. No ale cóż, czasem można też wyjść ze swojej strefy komfortu i opowiadać o czymś innym. Zatem 15 marca w Holandii, dokładnie w Królestwie Niderlandów, jeśli mówić pełną nazwą, odbyły się wybory regionalne, a dokładnie wybory do prowincji niderlandzkich. Dlaczego są one istotne, tak jak powiedziałem? Te konkretne prowincje poprzez swoje władze wybierają następnie przedstawicieli do pierwszej izby w Stanach Generalnych Holandii, czyli w ichniejszym parlamencie, jeśli by tak można powiedzieć. Dzięki temu wiemy, kto zdobywa pierwszą izbę parlamentu, czyli tak na język polski można to nazwać w zasadzie senatem, takim odpowiednikiem. Tylko że to nie jest w zasadzie to samo, można tak powiedzieć. Z jednego prostego względu. Weto naszego senatu można odrzucić zwykłą większością w parlamencie, w naszym Sejmie. To jest rzecz jasna i taka powszechnie znana dla osób, którzy choć trochę interesują się polityką. W Holandii wygląda to inaczej. Obie izby muszą dojść do konsensusu w sprawie ustawy. Jest to taki ścisły fakt, przez co muszą wspólnie procedować ustawy. Oczywiście najpierw pierwsza albo druga izba, potem pierwsza albo druga, no i muszą dochodzić do konsensusu, oczywiście zmieniając ustawę pod siebie. To jest o tyle istotne. Także ważne jest, że w momencie, w którym dwie izby się łączą na konkretne, takie istotne dla państwa wydarzenia, to wtedy przewodniczącym i kierującym obrad tego połączonego Parlamentu Stanów Generalnych jest przewodniczący Senatu. To jest istotne właśnie przez to, że Senat realnie i tak można powiedzieć stanowczo wpływa na proces legislacyjny w Holandii, przez to może blokować, może robić dosłownie co chce. I z drugiej strony mamy też w przypadku takich sytuacji bardzo ważnych bądź kryzysowych, przewodniczący Senatu wybiera, po prostu prowadzi obrady, przez co też może je opóźniać, wybiera co jest według niego istotniejsze. I widać, że w trakcie kryzysu to pierwsza izba ma takie można powiedzieć szerokie prerogatywy. Tak samo ogólnie ma też duże, naprawdę bardzo duże prerogatywy. To jest bardzo istotne. W pierwszej izbie Stanów Generalnych Królestwa Niderlandów jest 75 członków deputowanych. Łatwo się domyśleć, że no większość to oczywiście połowa. Jeżeli jest izba nieparzysta, no to nie może po prostu być na to, że połowa to będzie, dajmy na to, 30 do 30. Tutaj tak spokojnie nie będzie, więc jest to zrobione w sposób dosyć racjonalny, jeśli chodzi o to. I tak,
Przechodząc do części już nie teoretycznej, tylko bardziej merytorycznej, bardziej takiej związanej z opowiadaniem tego tematu, to wyobraźmy sobie, że cofamy się w czasie o 10 lat. Jak sobie możemy wyobrazić Europę? No tak, niektórzy przewidywali, że w Europie będą rządziły jakieś skrajne opcje polityczne, skrajna prawica, skrajna lewica, albo że dalej będzie taki charakterystyczny dla Europy podział polityczny na dwublokowość, jakieś rozbicie wielopartyjne i tak dalej. W Holandii był to raczej taki pomysł, że cztery główne nurty polityczne będą wzajemnie ze sobą czasami rządzić, czasami się zwalczać, ogólnie oczywiście w sposób czysto demokratyczny. A wyszło co innego. Nagle okazuje się, że poprzez masowe i gigantyczne protesty rolników trwające od zeszłego roku, wybory regionalne wygrała partia agrarna. Wyobraźmy sobie, że to są Niderlandy. Czy to państwo kojarzy nam się w ogóle z rolnictwem? Tak realnie, tak szeroko? No tak, państwo, które jest jednym z najlepiej rozwiniętych krajów w Unii Europejskiej, jak i w ogóle na świecie, kojarzy się z rolnictwem. Można tak powiedzieć, dosyć zaskakujące. Przechodząc do sedna, no to właśnie ruch rolniczo-obywatelski z takim holenderskim charakterystycznym skrótem 3xB, on wygrał te wybory. Jest to o tyle zaskakujące, że na przykład w najnowszych sondażach do drugiej izby Stanów Generalnych Holandii możemy zobaczyć, że ta partia, ona wygrywa w drugiej izbie, jeśli by się odbyły wybory. Wybory to jeszcze kwestia najbliższych lat, więc akurat na to nie będziemy aż tak czczekać. Wybory były w 2021 roku w Holandii, więc jeszcze dwa latka. Na to dokładnie poczekamy. I tak, ruch rolniczo-obywatelski osiągnął najlepszy wynik w ogóle we wszystkich regionach. Nie to, że oni na przykład w jakimś jednym się tak szczególnie wybili i przez to wygrali te całe wybory, mając najlepszy wynik. Oni ogólnie wygrali w każdym regionie kontynentalnych Niderlandów. To jest dopiero coś też bardzo zaskakującego, można tak powiedzieć. I coś, czego chyba nikt się jeszcze kilka lat temu nie spodziewał. Sam, mówiąc szczerze, nie spodziewałem się czegoś takiego. Bardziej myślałem, że o tej partii za chwilę powiem, o Forum dla Demokracji. Taka skrajnie prawicowa, bardzo prorosyjska partia w Niderlandach, która głosi hasła uberpopulistyczne. Szczerze mówiąc, nazwałbym ich wspólnie z inną niderlandzką partią, czyli w tym przypadku z partią Geerta Wildersa, takimi dwoma najbardziej skrajnymi opcjami politycznymi na scenie prawicowej Europy, w ogóle w całej Europie. Więc możemy sobie pomyśleć, w jaki sposób ci ludzie kreują swoją politykę. Oczywiście oni ze sobą, co ciekawe, nie współpracują, ze względu na to, że Wilders nie jest aż tak prorosyjski, on jest bardziej taki związany z Izraelem w swojej polityce i on strasznie nie lubi muzułman i mieszkańców wschodniej Europy. Jest gigantycznym ksenofobem i zarazem ma taką mentalność, że kocha Izrael, bo on tam żył przez parę lat. Ogólnie jest, nie dość, że jest właśnie ksenofobem, jeszcze też jest rasistą. Zresztą tak jak przewodniczący Forum dla Demokracji Thierry Baudet, tylko że Thierry Baudet także nie lubi Izraela i bardzo lubi Rosję w przeciwieństwie do Wildersa, więc możemy sobie porównać, jaka tam jest bitwa na skrajnej prawicy. W tych wyborach tą bitwę akurat trzeba przyznać, że wygrał Wilders. Wygrała Partia dla Wolności. Tylko że no, wynik ma słabszy, tylko 6%, ale cóż, Forum dla Demokracji spadło o 10%, więc też możemy sobie powiedzieć, że dosyć solidne. Pamiętajmy o tym, że w Holandii liczy się, można powiedzieć, że tak no z dobre 10-12 partii politycznych, więc tutaj te głosy się tak rozkładają, że 10% to jest faktycznie dobry wynik. To nie jest tak jak w Polsce. Przez to też, że nie ma progu wyborczego, wygląda to troszeczkę inaczej niż u nas. Z kolei partia rolnicza zdobyła blisko 20%, dokładnie 19%. Dosyć silnym okazał się też taki formalny, nieformalny sojusz Zielonej Lewicy z Partią dla Pracy, która wybierze wspólnych kandydatów do Senatu, nie szła ze wspólnego komitetu, z kolei wybierze wspólnych kandydatów.
i to jest też dosyć istotne. I trzeba też sobie powiedzieć w tym momencie inną ważną kwestię. Jak wygląda sytuacja aktualnego rządu w Holandii? Czy w ogóle ma będzie miał cokolwiek do gadania w Senacie? No, można powiedzieć, że zwyczajnie konserwatywno-liberalny rząd Marka Rutte'ego będzie miał duży problem. Można powiedzieć, że będzie miał twardy orzech do zgryzienia, bo faktycznie utracili Senat. Nie będą mieli już tam większości, nie będą mogli realnie wpływać na politykę w Senacie tak mocno, jakby chcieli, jak to robili w poprzednich latach. No, nie tylko z winy oczywiście partii ludowej Marka Rutte, ale także w przypadku chrześcijańskich demokratów, którzy osiągnęli jeden z najgorszych wyników w swojej historii, więc też trzeba sobie to szczerze powiedzieć. Na przykład demokraci, razem taka partia centrowa, socjaliberalna, oni też osiągnęli słabszy wynik. Ogólnie cały rząd stracił na poparciu, zwyczajnie. Cały rząd stracił na poparciu. Zaskakujące bardzo mocno. Można było się tego spodziewać. A jakie były takie, można powiedzieć, istotne tematy aktualnej kampanii wyborczej, jaka była w Holandii na wybory prowincjonalne? Otóż głównie dotyczyło to, co ciekawe, klimatu i także sprawy związane z żywnością, a dokładnie regulacjami klimatycznymi, regulacjami związanymi z żywnością. To wszystko spowodowało, że ta partia agrarna tak mocno wzrosła, a rząd tak mocno osłabł. Można tak po prostu powiedzieć. To były takie najistotniejsze tematy. Co jeszcze powiedzieć? No, rząd chce na przykład zmniejszyć radykalnie możliwość hodowli zwierząt, jeśli chodzi o przemysł, jeśli chodzi o rolnictwo, co też się mocno nie podoba rolnikom, którzy widać, na kogo chcieli ostatecznie oddać swój głos, widać, kto wygrał te wybory, więc po prostu pokazali, że mi się to zwyczajnie nie podoba, co by nie mówić. No, dosyć ciekawe zjawisko, jeśli by tak to ująć. Myślę, że pod tym względem wygląda to dosyć interesująco, jak może się kreować ta polityka w Holandii. Co jeszcze wartego tutaj powiedzieć? W zasadzie to poza właśnie rolnikami ten wzrost uzyskała ta połączona lewica. Tak jak powiedziałem, Partia dla Pracy i Zielona Lewica. Oni znacznie wzrośli i oni pokazują, że mogą w przyszłości na kolejne parlamentarne wybory już liczyć się realnie w walkę o władzę wspólnie z rolnikami. Na razie wszystko wychodzi na to, że Partia Ludowa, której przewodniczy aktualny premier, premierem już od parunastu lat w Holandii, słabnie i za 2 lata możemy spodziewać się zmian władzy. Jest to dosyć problematyczne, można tak powiedzieć. Wszystko przez swoją politykę i także przez afery związane chociażby z mieszkalnictwem, czy afery korupcyjne, czy afery podsłuchowe. Wszystko miało miejsce w Holandii, tylko że jest to dosyć trudno dostępne, żeby o tym sobie normalnie poczytać. Tak jak już też wspomniałem, warto też zaznaczyć tą skrajną prawicę, ze względu na to, że ona tych wyborów zwyczajnie nie może uznać za udane. Mówię tutaj właśnie o Forum dla Demokracji, bo poprzednie wybory regionalne wygrali. Jeden z najsłabszych wyników ze wszystkich partii, które mają chociażby jednego przedstawiciela, nie wygląda to dobrze. Spadli poniżej drugiej skrajnie prawicowej partii, czyli Partii dla Wolności. No nie wygląda to za ciekawie. Nowa partia, czyli TAK 21, taka no bardziej prawicowo-populistyczna, nie mówiąc o skrajnej prawicy. Ona zyskuje prym w aktualnie skrajnie prawicowej narracji w Holandii wśród tych ugrupowań. Więc można powiedzieć, że wszystko kieruje się w tę konkretną stronę. Dla jasności jeszcze, wybory do Senatu odbędą się w maju tego roku. To też należy sobie powiedzieć. Właśnie tak jak już na początku powiedziałem, te konkretne prowincje i ich zarządy będą wybierały senatorów. Przez to
już od maja proces legislacyjny w Holandii może zostać sparaliżowany. Jest to bardzo realne i bardzo prawdopodobne, że tak się stanie, przez to będzie dosyć spory problem z procedowaniem niektórych ustaw, chociażby przez to, że właśnie partie nierządowe będą miały tam zdecydowaną większość. I to można powiedzieć, że jest wszystko o tych wyborach. Myślę, że warto śledzić politykę Niderlandów przez najbliższe 2 lata od maja, bo może być ona zdecydowanie ciekawsza niż do tej pory, przez to takie zróżnicowanie po obu izbach, które mają bardzo podobny wpływ na politykę. Zatem zapraszam bardzo mocno do śledzenia zwyczajnie tego, co dzieje się na scenie politycznej Holandii. W tym momencie chciałbym przekazać głos Filipowi. Dobrze, dziękuję, Oskar. Ja opowiem troszkę o ostatnim szczycie w Brukseli oraz o kulisach zamrożenia środków unijnych dla Polski oraz Węgier. Ponad tydzień temu w Brukseli odbył się 2-dniowy szczyt Unii Europejskiej. Spotkanie szefów państw i rządów krajów członkowskich skupiło się na tematach agresywnej wojny Rosji przeciwko Ukrainie oraz dalszemu wsparciu Unii Europejskiej dla Ukrainy. Oprócz tego omawiano również najnowsze wydarzenia związane z konkurencyjnością, jednolitym rynkiem i gospodarką, energią, stosunkami zewnętrznymi oraz innymi tematami, w tym migracją. Unia Europejska zaplanowała również przekazanie w ciągu najbliższych 12 miesięcy Ukrainie ponad 1 000 000 sztuk amunicji. W tym celu konieczne będzie zwiększenie zdolności produkcyjnych europejskich koncernów obronnych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski dołączył do przywódców Unii Europejskiej za pośrednictwem wideokonferencji, natomiast Polskę w Brukseli reprezentował nasz premier Mateusz Morawiecki. Niemiecki tygodnik Der Spiegel odkrył również kulisy zamrożenia unijnych środków dla Polski. Unia Europejska raz jeszcze stanowczo wyraziła dezaprobatę wobec działań Rosji i przedłożyła ponownie swoje poparcie dla Ukrainy i jej ludności. Raz jeszcze potwierdzili swoje poparcie dla planu pokojowego zaproponowanego przez prezydenta Zełenskiego. Wezwano do natychmiastowego, całkowitego i bezwarunkowego zaprzestania rosyjskiej agresji oraz do pełnego przestrzegania prawa międzynarodowego dotyczącego praw człowieka, w tym zasad dotyczących traktowania jeńców wojennych. Ponadto zaapelowano o zapewnienie bezpiecznego powrotu Ukraińców, którzy zostali deportowani do Rosji, zwłaszcza dzieci. Polska tutaj została przede wszystkim poproszona przez stronę ukraińską, aby poruszyła ten temat na forum międzynarodowym. Liderzy Unii Europejskiej z aprobatą przyjęli fakt, że Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina oraz rosyjskiej komisarz do spraw praw dziecka z powodu zbrodni wojennych. Wyrażono zadowolenie z faktu osiągnięcia porozumienia w sprawie utworzenia nowego Międzynarodowego Centrum Ścigania Zbrodni przeciwko Ukrainie w Hadze, które będzie działać w celu przeciwdziałania rosyjskiej agresji. Od początku wojny Unia Europejska pomagała Ukrainie na wielu obszarach. Na Rosję nałożono sankcje o konkretnym oddziaływaniu na reżim i gospodarkę. Unia Europejska również zdecydowanie zamierza utrzymać i wzmocnić wspólną presję na Rosję poprzez stosowanie ewentualnych kolejnych sankcji oraz prowadzenie wspólnych działań z partnerami w celu kontrolowania cen ropy. Liderzy Unii Europejskiej podkreślili konieczność skutecznego egzekwowania sankcji oraz zapobiegania próbom ich unikania. Unia zwiększy również współpracę z partnerami w celu przeciwdziałania dezinformacji oraz fałszywym narracjom, które prowadzi Rosja. Nie zapomniano również o Mołdawii, która będzie w dalszym ciągu mocno wspierana i Unia Europejska pomoże jej w drodze do uzyskania statusu państwa członkowskiego. Rada Europejska zwróciła się do Komisji, aby już przed kolejnym szczytem przedstawiła pakiet wsparcia dla Mołdawii. Z okazji 30-lecia jednolitego rynku przywódcy Unii Europejskiej zauważyli pozytywne efekty związane z jego funkcjonowaniem i opowiedzieli się za wzmożeniem działań na rzecz egzekwowania przepisów i usuwania przeszkód dla firm działających na terenie różnych państw. Liderzy wezwali do podejmowania ambitnych działań mających na celu dalsze rozwijanie jednolitego rynku, szczególnie w dziedzinie cyfrowej i usługowej oraz rozwiązania problemów ujawnionych w trakcie niedawnych kryzysów. Planowane jest również zwiększenie długoterminowej konkurencyjności Unii Europejskiej. Przywódcy Unii uzgodnili, że konieczne są działania na rzecz zwiększenia odporności i produktywności Unii. Aby to osiągnąć, planują uproszczenie procedur,
i zmniejszenia obciążeń administracyjnych, ułatwień dostępu do kapitału prywatnego i inwestycji, szczególnie dla małych i średnich firm oraz zapewnienie wsparcia w sektorach strategicznych. Celem jest także zmniejszenie strategicznych zależności Unii Europejskiej, zachęcanie do innowacji i zwiększenie inwestycji w badania i rozwój, w tym w dziedzinie cyfryzacji gospodarki i nowych technologii. Wspieranie przyszłościowych umiejętności i przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym również zostało wymienione jako ważne cele działań. W odniesieniu do kwestii przemysłowych przywódcy Unii Europejskiej wezwali do dalszych działań dotyczących Europejskiego Aktu o surowcach krytycznych oraz Aktu o przemyśle bezemisyjnym. Zostali poinformowani o zmienionych ramach pomocy państwa i zaakceptowali je. Przywódcy Unii omówili podejmowane przez Unię Europejską działania mające na celu przeciwdziałanie wysokim cenom energii, zmniejszenie popytu na gaz, zwiększenie bezpieczeństwa dostaw i stopniowe uniezależnienie od rosyjskich paliw kopalnych. W związku z tym przywódcy zaapelowali do Komisji i państw członkowskich o przygotowanie planów awaryjnych przed kolejnym sezonem magazynowania gazu i sezonem grzewczym. Zachęcali również wszystkie zainteresowane strony do pełnego wykorzystania unijnej platformy energetycznej w celu zapewnienia bezpiecznych dostaw gazu po przystępnych cenach. Ponadto przywódcy zwrócili się również do Rady i Parlamentu Europejskiego o pilne porozumienie w sprawie istotnych projektów związanych z zieloną transformacją oraz o kontynuowanie prac nad proponowaną zmianą struktury unijnego rynku wewnętrznego energii elektrycznej, z nadzieją, że zmiany te zostaną przyjęte przed końcem 2023 roku. Przechodząc do tematu kulis zamrożenia unijnych środków dla Polski i Węgier, niemiecki tygodnik Der Spiegel w trakcie odbywającego się szczytu w Brukseli opublikował analizę wydarzeń w swoim artykule. Okazało się, że dwójka niemieckich eurodeputowanych, europoseł niemieckich Zielonych Daniel Freund i Maurice Kirchner z niemieckiej liberalnej wolnej partii demokratycznej, FDP, odegrali szczególną rolę w zamrożeniu środków finansowych dla Polski i Węgier w związku z mechanizmem praworządności. Jak zaznacza autor analizy Ralf Neukrich, parlament optował za twardą regulacją. Rada bagatelizowała sprawę. Natomiast von der Leyen była maksymalnie wkurzona, ale nie mogła zignorować europosłów. Nowe przepisy zostały wprowadzone w celu umożliwienia powstrzymania wypłaty funduszy europejskich dla krajów, które faworyzują korupcję lub ograniczają niezależność wymiaru sprawiedliwości. Parlament popierał surową regulację, podczas gdy Rada traktowała tę sprawę jako nieistotną. Zarówno socjaldemokraci, jak i chadecy skłonni byli zaakceptować kompromis. Decydująca rola jednak przypadła przedstawicielom europejskich zielonych i liberałów, czyli porozumienia liberałów i demokratów na rzecz Europy. Europoseł niemieckich Zielonych Daniel Freund i Moritz Kirchner z niemieckiej liberalnej wolnej partii demokratycznej uznali propozycję kompromisu za niewystarczającą. Rozmowy nadal były kontynuowane. Parlamentowi Europejskiemu udało się przeforsować część swoich postulatów. Możemy dowiedzieć się z artykułu, że walka obu europosłów o praworządność zdecydowanie zwiększyła presję na Ursulę von der Leyen, aby wreszcie zajęła się sprawą Polski i Węgier. To dzięki wytrwałości, jak określił to autor, niezwykłego duetu udało się zamrozić unijne fundusze dla obu krajów. Ursula von der Leyen opóźniała wdrażanie mechanizmu praworządności przeciwko Polsce i Węgrom, nie chcąc wywołać konfliktu na arenie unijnych państw. Starannie szukała powodów do opóźniania tego procesu. Według źródeł w Komisji Europejskiej von der Leyen była skłonna nawet wypłacić Polsce i Węgrom środki z planu odbudowy i na początku cieszyła się poparciem większości krajów Unii Europejskiej. Autor artykułu Ralf Neukrich podkreślił, że w kwestii mechanizmu praworządności do Ursuli von der Leyen interweniowali także inni eurodeputowani oprócz tych dwóch wcześniej wymienionych. Była to m.in. niemiecka minister sprawiedliwości Katarina Barley i wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova. Podsumowuje to Ralf Neukrich takim zdaniem, że był to sojusz między zielonymi a liberałami, który odegrał decydującą rolę w kwestii zajęcia stanowiska przez Parlament Europejski. I w tym momencie ode mnie to już wszystko i chciałbym przekazać głos Kasi.
Dziękuję bardzo za przekazanie głosu. Dzisiaj opowiem o pierwszej podróży zagranicznej króla Karola III. Na początku marca 2023 roku pałac Buckingham poinformował o pierwszych podróżach zagranicznych króla Karola III. Pałac oświadczył, że podróż do Francji i Niemiec odbywa się na prośbę rządu brytyjskiego i na zaproszenie obu rządów. Pałac Buckingham oznajmił, że wizyty króla Karola będą okazją do świętowania relacji Wielkiej Brytanii z Francją i Niemcami, zaznaczając wspólną historię, kulturę i wartości. Europejska podróż skupi się na współczesnych wyzwaniach, takich jak zmiany klimatu i Ukraina. Wizyty zostały zaplanowane w okresie poprzedzającym koronację króla, która odbędzie się w opactwie westminsterskim 6 maja 2023 roku. Informacja o pierwszej podróży zagranicznej króla pojawiła się zaledwie kilka dni po tym, jak król spotkał się z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, a premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak ogłosił przełom w rozmowach w celu rozwiązania sporu o ustalenia handlowe po Brexicie dla Irlandii Północnej. Król wraz z królową małżonką mieli w planach w dniach 26 do 31 marca 2023 roku odwiedzić dwa największe kraje Unii Europejskiej, Francję oraz Niemcy. Gospodarzami wizyt mieli być prezydent Francji Emmanuel Macron oraz prezydent Republiki Federalnej Niemiec Frank-Walter Steinmeier. Prezydent Macron powiedział, że to zaszczyt, że Francja została wybrana na pierwszą wizytę państwową króla. Prezydent Francji stwierdził, że ilustruje głębię historycznych powiązań łączących dwa kraje. Plan wizyty we Francji był następującym. Członkowie rodziny królewskiej po dotarciu do Francji zostaną powitani przez prezydenta i wezmą udział w ceremonii upamiętniającej pod łukiem triumfalnym w Paryżu. Camilla, królowa małżonka wraz z pierwszą damą Francji, otworzą wystawę w Galerii Sztuki Muse d'Ors. Następnie nastąpi spotkanie króla z członkami Zgromadzenia Narodowego i Senatu oraz wygłoszenie pierwszego przemówienia członka brytyjskiej rodziny królewskiej we francuskim parlamencie i udział w państwowym bankiecie. Później miała mieć miejsce wizyta w Bordeaux, która jest domem dla dużej społeczności brytyjskiej, i zwiedzanie ekologicznej winnicy, również w Bordeaux, która wykorzystuje energię słoneczną i zrównoważone podejście do produkcji wina. Król Karol III wraz z małżonką w pierwszą podróż zagraniczną pierwotnie mieli udać się do Francji. Jednak plany musiały zostać zmienione z powodu trwających w tym kraju masowych protestów. Wizyta w Niemczech została zaplanowana na 29 marca i miała potrwać do 31 marca. Tym samym dla gospodarzy w Berlinie wizyta monarchy nabrała jeszcze większego znaczenia. Ostatnią wizytę państwową w Wielkiej Brytanii w Niemczech złożyła w 2015 roku królowa Elżbieta. Król Karol III 29 marca 2023 roku przyjechał do kraju, w którym był już około 40 razy. Jednak w tym roku po raz pierwszy przyjechał do Niemiec jako brytyjski król, choć jeszcze przed koronacją. Niemieccy gospodarze wizytą króla chcą symbolicznie rozpocząć nową erę współpracy Wielkiej Brytanii z Unią Europejską, w tym także z Niemcami, gdyż ostatnie lata były naznaczone Brexitem i wewnętrznymi kryzysami. Dokładnie 6 lat wcześniej, 29 marca 2017 roku, premier Theresa May złożyła wniosek Wielkiej Brytanii o wyjście z Unii Europejskiej. Gospodarze zaplanowali wiele punktów programu, dzięki którym goście mogli poczuć się wyjątkowo docenieni. Po wylądowaniu pary królewskiej około godziny 14 na berlińskim lotnisku została oddana salwa honorowa, na którą składało się 21 wystrzałów. Uroczyste powitanie pary królewskiej odbyło się dokładnie o godzinie 15:10 przez prezydenta Niemiec Franka Waltera Steinmeiera od wschodniej strony bramy brandenburskiej w Berlinie. Po raz pierwszy w tym symbolicznym miejscu rozpoczęła się wizyta państwowa, ponieważ żaden gość nigdy nie był tu oficjalnie witany. Przed bramą brandenburską jest więcej miejsca niż przed pałacem Bellevue, w którym zwykle odbywa się ceremonia, dzięki czemu obywatele mogli tam również przyjrzeć się gościom. Podczas ceremonii sztabowy korpus muzyczny Bundeswehry zagrał oba hymny narodowe. Gość i gospodarz przeszli przez honorowy skład batalionu gwardii. Prezydent Niemiec i jego żona, począwszy od przywitania, towarzyszyli parze królewskiej przez wszystkie 3 dni podróży. Następnie król Karol wraz z żoną Kamilą udali się do pałacu prezydenckiego, w którym wzięli udział w bankiecie, którego temat miał dotyczyć transformacji energetycznej i zrównoważonego rozwoju.
wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele niemieckiej polityki, biznesu, nauki i społeczeństwa obywatelskiego. Zaproszonych było około 130 gości, wśród nich między innymi była kanclerz Niemiec Angela Merkel, byli prezydenci Horst Köhler i Joachim Gauck, przedstawiciele Bundestagu i Trybunału Konstytucyjnego. Obowiązującym ubiorem dla mężczyzn był frak, natomiast dla kobiet była to suknia wieczorowa. W trakcie bankietu król Karol III swoje przemówienie wygłosił częściowo w języku niemieckim. Powiedział, że wraz z małżonką byli głęboko wzruszeni serdecznym powitaniem. Zaznaczył, że jest to jego ponad 40. wizyta w Niemczech, co uzmysłowiło jemu, jak ważne są więzi brytyjsko-niemieckie oraz jak długo już istnieje. Prezydent Frank-Walter Steinmeier w trakcie bankietu mówił o otwarciu nowego rozdziału w stosunkach niemiecko-brytyjskich, gdzie Wielka Brytania i Niemcy jako przyjaciele i partnerzy mogą razem patrzeć w przyszłość. W czwartek 30 marca 2023 roku przed południem para królewska została powitana przez kanclerza Olafa Scholza i burmistrz Berlina Franciszka Giffey. Następnie król wraz z królową małżonką udali się na cotygodniowy targ na berlińskim Wittenbergplatz. Swoje czwartkowe wystąpienie w Bundestagu król wygłosił częściowo w języku niemieckim. Powiedział, że w obliczu tak wielu wspólnych wydarzeń Zjednoczone Królestwo i Niemcy razem sprawują przywództwo w zabezpieczeniu wspólnej przyszłości. Karol III w przemówieniu wspomniał m.in. o morskiej energetyce wiatrowej, której Wielka Brytania i Niemcy są największymi producentami w Europie. Zdaniem króla odnawialne źródła energii w obydwu państwach będą kluczowe w walce z egzystencjalnym wyzwaniem zmian klimatu. Król wspomniał o istotnym wsparciu dla Ukrainy, jakie udzieliła Wielka Brytania i Niemcy. Zdaniem króla oba państwa zareagowały zdecydowanie i podjęły decyzje, które wcześniej mogłyby wydawać się niewyobrażalne. Król Karol III powiedział również, że przyjaźń między Wielką Brytanią a Niemcami była bardzo ważna dla jego matki, królowej Elżbiety II, która opowiadała jemu o swoich wizytach w Niemczech. W swoim wystąpieniu król wspomniał również zwycięstwo Anglii nad Niemcami w finale Mistrzostw Europy w piłce nożnej kobiet w 2022 roku. Przemówienie król zakończył przesłaniem, że Wielka Brytania i Niemcy muszą być razem czujni wobec zagrożeń dla wspólnych wartości. Przemówienie monarchy było wielokrotnie przerwane oklaskami publiczności. Prezydent Niemiec wraz z królem Karolem odwiedzili również Finnefort w Brandenburgii, gdzie spotkali się z żołnierzami niemiecko-brytyjskiego batalionu. Karol III w czwartek odwiedził także Centrum Przyjęć Ukraińców na dawnym lotnisku Tegel w Berlinie, gdzie rozmawiał z uchodźcami oraz wolontariuszami. Królowi towarzyszyli m.in. prezydent Niemiec oraz niemiecka minister spraw wewnętrznych. Król na spotkanie z uchodźcami z Ukrainy usłyszał o udzielonym im wsparciu po przybyciu do Niemiec. 31 marca 2023 roku w piątek para królewska i para prezydencka pojechali pociągiem z Berlina do Hamburga. Król Karol III wraz z małżonką odwiedzili pomnik poświęcony uczestnikom kindertransportów, w ramach których w przeddzień II wojny światowej udało się uratować część żydowskich dzieci mieszkających na terenie III Rzeszy poprzez wysłanie ich do Wielkiej Brytanii. Następnie król Karol III i królowa Kamila odwiedzili ruiny kościoła Świętego Mikołaja w Hamburgu, który jest symbolem ofiar dyktatury narodowo-socjalistycznej. Para królewska odwiedziła również pomniki upamiętniające alianckie bombardowanie w Hamburgu oraz młodych żydowskich uchodźców, którzy uciekli przed nazistami. Wizyta pary królewskiej zakończyła się zwiedzaniem portu w Hamburgu oraz przyjęciem w brytyjskiej ambasadzie. Dziękuję za wysłuchanie. Oddaję głos Szymonowi. Bardzo dziękuję. Ja, tak jak w zeszłym tygodniu, na ostatnim nagraniu, opowiem znowu o Donaldzie Trumpie. Tak naprawdę ta sprawa z aresztowaniem, ona już wtedy była jakoś, ona już wtedy się gdzieś przewijała przez media, aczkolwiek ja się zdecydowałem nie mówić o tym, bo za dużo w tej sprawie było niedopowiedzeń, takiej typowej dla Trumpa gry medialnej, takiego robienia szumu wokół jego osoby, a za mało konkretów. No ale nadszedł ten dzień, tak? Nadszedł dzień, który wziął z zaskoczenia
obserwatorów, wziął z zaskoczenia Amerykanów i samego Trumpa najwyraźniej też wziął z zaskoczenia. Ale o co chodzi w ogóle w tej sprawie? Co wiemy dziś? Dziś, to znaczy nagrywamy 2 kwietnia, a o tym z akcie oskarżenia, stanie oskarżenia od ławy przysięgłych stanu Nowy Jork dowiedzieliśmy się 31 marca. W międzyczasie mieliśmy prima aprilis, wtedy w ogóle nie robiłem tego researchu, ale przekonajmy się, co tak naprawdę do tej pory wiemy. I tutaj zaznaczę, że sprawa jest naprawdę dynamiczna i kiedy słuchacze będą odsłuchiwać tego, może się okazać, że część rzeczy będzie już nieaktualna. Ja sam robiłem jeszcze przed nagraniem dziś update pewnych spraw, bo one były, bo po prostu część informacji jeszcze dokładnie nie mieliśmy pewności. Teraz tak naprawdę dużo rzeczy nie wiemy. Ale może przejdźmy do tego, co wiemy, co donoszą media. Clue sprawy, tak jak podaje CNN, też według plotek, trzeba to powiedzieć, to 30 różnych zarzutów dotyczących, jak to określono, przestępstw biznesowych, chociaż najbardziej medialny i najczęściej omawiany zarzut, to znaczy zarzut, co do którego jest najwięcej pewników, że to o niego chodzi, dotyczy jeszcze kampanii wyborczej w 2016 roku. Śledztwo rozpoczęło się w 2018 i jak informuje New York Times, dotyczy ono sprawy tak zwanych hash money, to znaczy nie pieniędzy za haszysz, tylko pieniędzy za milczenie. Prokurator generalny z Nowego Jorku, Alvin Bragg, zajął się sprawą prawnika Trumpa, Michaela Cohena i gwiazdy filmów dla dorosłych, Stormy Daniels, znanej, przepraszam, nie tyle znanej, co jej prawdziwe nazwisko to jest Stephanie Clifford. To są osoby tego dramatu. Trump miał mieć z nią romans w 2006 roku, ale obawiał się, że informacja o tym może negatywnie rzutować na jego wynik wyborczy w wyborach prezydenckich w 2016 roku, więc zaoferował jej 130 tysięcy dolarów łapówki. Pośrednikiem w sprawie był właśnie Cohen, któremu w ogóle postawiono zarzuty w tej sprawie i został skazany. Generalnie taka praktyka, co ciekawe, takich płacenia za milczenie nie jest nielegalna. To, co jest nielegalne i co jest najbardziej takie wzbudzające kontrowersje czy rażące dla prokuratury, jest fakt, że te pieniądze wypłaciła Trump Organization, czyli ta firma należąca do Donalda Trumpa, która przekazała Cohenowi te pieniądze, te 130 tysięcy na Daniels i do tego jeszcze pieniądze dla samego Cohena jako premię, w sumie 420 tysięcy dolarów, które były zaksięgowane jako wydatki związane z działaniem działu prawnego, gdzie te pieniądze w oczywisty sposób były spożytkowane tak naprawdę na kampanię wyborczą Donalda Trumpa. W dodatku sam Trump przyznał, że nie wie nic o tej sprawie, co wszystko składa się po prostu zgodnie z prawem Nowego Jorku, taki, nazwijmy to nieporządek w papierach, no jest przestępstwem po prostu. Jest to forma oszustwa, ponieważ narusza to prawo wyborcze, tak? Te pieniądze powinny trafić raczej jako darowizna do sztabu wyborczego Trumpa, a nie być wypłacone z kasy Trump Organization. I tak naprawdę to jest, i tak jak mówię, to jest prawdopodobnie jeden z 30 zarzutów, że te pieniądze nie były wypłacone w taki formalny sposób. I właśnie w tej sprawie Trump ma stawić się w sądzie w Nowym Jorku we wtorek.
Do tej pory jeszcze nie było wiadomo, czy tak będzie, chociażby przez samego Trumpa, ale teraz już mamy potwierdzenie. Sprzed dosłownie, teraz godzina jest 20:20, w okolicach godziny 18 mieliśmy potwierdzenie polskiego czasu, że Donald Trump rzeczywiście tak pojawi się w Nowym Jorku na tym przesłuchaniu, ale jeszcze tego samego wieczora planuje wrócić do Mar-a-Lago na Florydzie, gdzie jakby wygłosi przemówienie. Prawdopodobnie właśnie na temat tych zarzutów i całej tej sytuacji. Aczkolwiek tutaj trzeba się też znowu powołać na CNN, które też się powołuje na jakieś swoje własne źródła z bliskiego środowiska samego byłego prezydenta, że Trump był całkowicie przekonany, że tego aktu oskarżenia nie usłyszy w ciągu najbliższych kilku tygodni, miesiąca albo dalej. On był po prostu, to znaczy nie przeszkadzało mu to w ogóle, żeby robić zamieszanie takie medialne wokół swojej osoby, bo on się zarzekał, że w jakiś inny wtorek, wcześniej, chyba dwa tygodnie temu bodajże, zostanie aresztowany, on zostanie zakuty w kajdanki, zostanie jakby tak w formie jakiegoś takiego pośmiewiska w Nowym Jorku zostanie przeprowadzony przez tą ulicę pod pręgierz. Oczywiście pręgierz dodałem sam, chociaż gdyby Donald Trump wiedział, czym jest pręgierz, on na pewno by tego słowa bardzo chętnie używał. Tak, teraz do tej narracji doszły też takie komentarze Trumpa, że Joe Biden jeszcze straci na tym polowaniu na czarownicę. Tak, bo Joe Biden jest totalnie związany z tą sprawą, ale do tej krytyki polityczności tego, całej tej sytuacji, tego aktu oskarżenia jeszcze dojdziemy. Muszę tylko dodać, to jest taki dla obowiązku dziennikarskiego czy komentatorskiego, że Donald Trump dodał, że jeśli wygra wybory, to on uczyni Amerykę wielką znowu. To znaczy, może teraz przejdźmy do analizy całej tej sytuacji, bo tak jak już powiedziałem, Trump zjawi się tam na miejscu. Tu z polskiego podwórka Gazeta Wyborcza podaje, że nowojorska policja jest przygotowana na ewentualne rozruchy, zamieszki, ale ja osobiście wątpię, że dojdzie do jakichś ekscesów związanych z tą sprawą. Oczywiście ja mogę się mylić, bo jeszcze mamy całą tak naprawdę, w Stanach jest jeszcze cała niedziela, cały poniedziałek na podgrzewanie tej sytuacji. Ale jeśli chodzi o samo pojawienie się Trumpa w sądzie, tutaj nie powinno być żadnych niespodzianek. Generalnie w takich sytuacjach prokuratura współpracuje z adwokatem oskarżonego i to w ogóle generalnie nie dochodzi do aresztowań. Do aresztowań prawdopodobnie by doszło, gdyby Trump był ścigany i się jakoś ukrywał, ale takiej sytuacji nie ma. W tej sprawie w ogóle cała podróż Florydy, gdzie przebywa Trump, do Nowego Jorku, będzie musiała być jeszcze skoordynowana z Secret Service, bo Trumpowi należy się taka ochrona tytułem jego statusu jako byłego prezydenta. Tak więc to, co Donald Trump musi zrobić, to po prostu pojawić się na miejscu w sądzie, dać sobie zrobić zdjęcie do kartoteki, dać sobie zdjąć odciski palców i wysłuchać aktu oskarżenia i wysłuchać, jakie są jego prawa. Wtedy też zarzuty wobec byłego prezydenta staną się jawne, aczkolwiek widziałem doniesienia, że one mogły być ujawnione, po prostu tego nie zrobiono. Prokuratura nie chciała tego zrobić. Ale to właśnie wtorek to będzie ten moment, kiedy my wszyscy, jakby Trump i my też usłyszymy, jakie to są zarzuty, o co Donald Trump jest tak naprawdę oskarżany. I tak jak mówiłem, kiedy do tego dojdzie, Trump wróci do Mar-a-Lago i tam opowie o tym, jak było w Nowym Jorku, że tak powiem. To, co jest ważne w tej sprawie, to jest to, że ja tutaj nie przesadzę, jeśli powiem, że historia tworzy się na naszych oczach. Bo tworzy się precedens. A jak trzeba wiedzieć, prawo Stanów Zjednoczonych jest zbudowane na takich precedensach. Jest to bowiem pierwsza w dziejach Stanów Zjednoczonych sytuacja, gdy były prezydent USA zostaje postawiony przed sądem. Do tego jeszcze sam Trump jest politycznie aktywny i chce kandydować
kandydować na kandydata właściwie, tak? Chce kandydować na kandydata republikanów na prezydenta. Sam główny zainteresowany powiedział, że postępowanie nie zmieni nic i kampania będzie trwać cały czas. Choć ja sam nie wiem, jaki wpływ może mieć postępowanie przeciwko niemu na wyniki wyborcze i sondaże. Tutaj za BBC. BBC przypomina w swoim artykule na temat, w swoim materiale na temat całej tej sytuacji, że prawo Stanów Zjednoczonych nie zabrania oskarżonym i skazanym ubiegania się o urząd prezydenta. Tak jak mówię, dużo wyjaśni się we wtorek, gdy dowiemy się, jakie zarzuty ciążą na The Donaldzie i wtedy też będzie można powiedzieć więcej, chociaż wydaje mi się, że na ten moment już można powiedzieć, że można tą sprawę wykorzystać w kampanii wyborczej. To znaczy sam Trump mówi tutaj o polowaniu na czarownicę, że to jest wszystko, cała ta sprawa ma wymiar polityczny i wtórują mu różni politycy Partii Republikańskiej, między innymi Ted Cruz, ale także o dziwo Ron DeSantis, który nie ma dobrych relacji z Trumpem od bardzo długiego czasu, od czasów midtermów zeszłorocznych, kiedy to Trump nie przebierał w słowach i bardzo źle się wypowiadał o DeSantisie. DeSantis tymczasem w ten weekend właśnie w Pensylwanii, zdaje się, przebywał na jakimś spotkaniu i został zapytany o całą sprawę, powiedział, że to jest sprawa czysto polityczna, aczkolwiek tutaj trzeba zaznaczyć, to jest znów taki kronikarski obowiązek, w najnowszym podcaście amerykańskim panowie prowadzący zauważają, że DeSantis był też bardzo zgryźliwy, też wbił szpilę Trumpowi, bo jak on sam mówił, on nic nie wie o żadnym romansie Trumpa z gwiazdą porno, on nie wie o żadnym płaceniu za milczenie, on nie wie o żadnych łapówkach dla gwiazd porno, on nie wie, co ten Trump robi z gwiazdami porno, nie rozumie i on się odcina od tej sprawy, co mi bardzo przypomina ten odcinek Chłopaków z baraków, w którym główni bohaterowie trafiają do sądu za kradzież paliwa i otworzenie stacji benzynowej. I oni umieli tak kota ogonem odwrócić i tak mówić właśnie w taki sposób jak DeSantis, że my nie wiemy nic o kradzieży benzyny, my nie wiemy nic o tych kradzieżach, które dokonywali ci i ci, którzy oczywiście dokonywali kradzieży właśnie dla nich, dla Rickiego i Juliana. I ten, to znaczy DeSantis, mówmy się, nie ma żadnego związku z tą sprawą, tak? Nie może mieć, bo to jest sprawa między tymi osobami, dramat, które wymieniłem, między Trumpem, Cohenem i panią Clifford. I tak naprawdę to jest taka zgryźliwość względem Trumpa ze strony DeSantisa. Dobrze, może tak już kończąc ten temat i może omówmy jeszcze punkt wyjścia, o jakim mówimy tutaj względem poparcia dla polityków, właśnie dla Trumpa, dla DeSantisa i jak się może zmieniać, tak? To znaczy ustalmy tylko to, że sprawę tego oskarżenia Trump będzie starał się wykorzystać jako, postawić siebie jako ofiarę, że on jest ofiarą systemu wymiaru sprawiedliwości, że wymiar sprawiedliwości pod rządami demokratów chce go posadzić do więzienia. I teraz tak, ja posiłkuję się stroną 538, którą szczerze polecam wszystkim zainteresowanym polityką amerykańską. Oni tutaj mają sondaże świeżutkie niemalże, jak na Stany Zjednoczone to świeżutkie, bo oni różnie robią te sondaże, potrafią tygodniami nie robić nic przez miesiąc, ale tutaj mam sondaż z 28 marca, więc jest relatywnie świeży i generalnie poparcie dla Donalda Trumpa wygląda tak, że 39% ankietowanych mówi, że lubi Donalda Trumpa, uważa, że go popiera. Z kolei 58% nie popiera go w ogóle. Co ciekawe, to są bardzo zbliżone numerki do poparcia dla Joe Bidena, którego popiera 46% ankietowanych, a
52% ankietowanych uważa, że on sobie radzi źle jako prezydent. Oczywiście te liczby są, tak jak mówię, bardzo, bardzo zbliżone na korzyść mimo wszystko Bidena. Ale co jest ciekawe, jeśli chodzi o obóz republikański i o wybory prezydenckie, to Trump jest na czele stawki, bo mówimy teraz o kilku różnych kandydatach i z nich wszystkich Trump cieszy się największym poparciem, jeśli mówimy o wyścigu wyborczym, to znaczy jeśli mamy do wyboru Trump czy DeSantis, to według ankietowanych mimo wszystko Trump. 59% do 34%. Aczkolwiek samo poparcie dla DeSantisa jako postaci jest bardzo podobne, tak jak przypomnę, dla Trumpa to było 39%, dla DeSantisa 38%, ale jest zdecydowanie mniej ankietowanych, którzy nie popierają DeSantisa. DeSantisa nie popiera, 43% ankietowanych. W przypadku Trumpa to jest 58%. W innym sondażu, w sondażu Morning Consult, takiego portalu, tutaj też Trump cieszy się bardzo dobrym wynikiem. To jest 54% ankietowanych republikanów chciałoby oddać głos na Trumpa. DeSantis cieszy się poparciem bardzo niskim, 26%. Niesamowicie małe. Dalsze miejsca to już są, to można powiedzieć, płotki. Mike Pence, gdyby się ubiegał o kandydaturę z ramienia republikanów, dostałby 7% głosów. Była ambasadorka USA przy ONZ Nikki Haley na 4%. Tutaj znak czasów, republikanie, którzy nie trzymają z Trumpem albo nie głoszą tez takich jak Trump, praktycznie nie istnieją. I antytrumpowa, nazwijmy to, antytrumpistowska, była kongresmenka Liz Cheney, córka Dicka Cheneya. Ona w sondażu Morning Consult cieszy się trzema punktami procentowymi jakiegokolwiek poparcia, więc to jest poparcie mikroskopijne. No cóż, musimy obserwować dalej, co nam przyniesie ta sytuacja. Wydaje mi się, że nazwanie ją rozwojową to jest jakby nic nie powiedzieć, to jest ogromne niedopowiedzenie. Myślę, że w następnym wydaniu ten temat także zostanie poruszony z jakimś solidnym update'em i pewnie też pochylę się po raz kolejny nad sondażami, żeby zobaczyć, jaki wpływ cała ta sprawa ma w ogóle na poparcie dla Donalda Trumpa, na jego notowania. A ja tymczasem dziękuję za wysłuchanie tego, no, bądź co bądź zajmującego streszczenia i przekazuję głos Patrykowi. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję również Tobie, Szymonie, za przekazanie głosu. I tak, jak wcześniej zaznaczył Oskar, ja bym dzisiaj po krótkiej przerwie na Gruzję chciał powrócić na obszar Bałkanów, a konkretniej do konfliktu między Serbią a Kosową, konfliktu politycznego, który tak naprawdę trwa już co najmniej od 2008 roku, a obecnie przedsięwzięto pewne kroki, które miały na celu załagodzenie tego sporu. Otóż w Ohridzie niedawno, w mieście w Macedonii Północnej, miało miejsce spotkanie między prezydentem Serbii Aleksandrem Vučićem a premierem Kosowa Albinem Kurtim. Spotkanie, na której miało dojść do, przynajmniej póki co, werbalnego zawarcia umowy między obiema stronami, umowy, która miała uregulować stosunki i rozładować napięcie między Serbią a Kosowem. A przypomnijmy, że w ciągu ostatniego roku było naprawdę dość sporo oznak tego napięcia, między innymi postawienie wojsk serbskich w stan gotowości, oskarżenia o naruszenie granicy serbskiej przez kosowskie drony, zamykanie przejść granicznych między obiema stronami, tudzież nawet zamieszki
w północnym Kosowie, związanym z wprowadzeniem przez Prisztynę nowego prawa, które nakładało obowiązek, które na Serbów zamieszkujących Kosowo nakładało obowiązek przerejestrowania tablic rejestracyjnych na tablice kosowskie. Otóż kwestia rozwiązania tego sporu kosowsko-serbskiego jest obecnie szczególnie ważna, i to chociażby z uwagi na obecnie trwającą wojnę na Ukrainie. Otóż Rosja dzięki swoim silnym wciąż wpływom na Bałkanach, między innymi chociażby w Serbii, stara się bowiem straszyć Zachód wizją ponownej wojny na Bałkanach, a tego oczywiście Zachód nie chce. Kolejnej wojny, która miałaby miejsce paralelnie do konfliktu na Ukrainie. W tych rozmowach w Ohrydzie uczestniczył szef unijnej dyplomacji Josep Borrell, który w swoim komunikacie przekazał, iż rozmowy między Albinem Kurtym a Aleksandrem Vučićem miały trwać aż 12 godzin. A póki co przywódcy z Belgradu, jak i z Prisztyny jedynie ustnie zgodzili się na zawarcie umowy, a żadne porozumienie nie zostało jeszcze jednak podpisane. Jeśli chodzi o prezydenta Serbii, Aleksandra Vučića, to prezydent powiedział, że władze w Belgradzie jak najbardziej są skłonne i chcą unormalizować stosunki z Kosowem, lecz póki co żadne porozumienie nie zostanie podpisane, bowiem Serbia nie uznaje jako tako suwerenności Prisztyny. Dla Belgradu Prisztyna wciąż, jak i całe Kosowo, pozostaje po prostu autonomiczną prowincją w granicach Serbii. Podpisanie aneksu z kolei skutkowałoby de facto uznaniem Kosowa przez Serbię, bowiem porozumienie to przewiduje m.in. wzajemne uznawanie własnych symboli narodowych i przepisów prawnych, jak i brak sprzeciwu Serbii dotyczący członkostwa Kosowa w różnych organizacjach międzynarodowych. Z kolei Albin Kurti, czyli premier Kosowa, nie chciał podpisać tej umowy póki co, bowiem nie zależało mu na przewidywanym przez tę umowę utworzeniu tak zwanego Stowarzyszenia Gmin Serbskich w Kosowie, które mogłoby zrzeszać gminy z większością, z populacją, która jest zdominowana przez Serbów. A takie stowarzyszenie prawdopodobnie uniemożliwiłoby proces powolnej integracji ludności serbskiej w Kosowie z resztą społeczeństwa oraz dałoby Serbii oczywiście pewne podwaliny, pewne pole do ewentualnej wewnętrznej destabilizacji Kosowa oraz powolnego zbliżania tego obszaru ponownie w orbitę serbską. Ode mnie mogę zaznaczyć, iż Serbia jako tako musi dogadać się z Kosowem, aby móc mieć dalej perspektywę członkostwa w Unii Europejskiej, bowiem jest to jeden z warunków, jakie Bruksela narzuciła na Belgrad w jej staraniach o członkostwo. Jednym właśnie z postulatów miało być uregulowanie tych stosunków z Kosowem. Z drugiej strony jednak uznanie przez Vučića, jak i jego ludzi, niepodległości Kosowa jako tako, oczywiście wiązałoby się z okryciem przez nich hańbą na kartach serbskiej historii, bowiem Kosowo stanowi w świadomości Serbów kolebkę serbskiej państwowości oraz jest dla nich pewnego rodzaju świętością, której należałoby bronić za wszelką cenę. Także Vučić jest tutaj postawiony, ma tutaj nie lada orzech do zgryzienia, na co tak naprawdę postawić. A według mnie obecnie prezydent Vučić w tej niełatwej sytuacji chce po prostu przeczekać, czyli chce on pokazać europejskim urzędnikom z jednej strony, że zależy mu oraz jego ekipie na uregulowaniu tych stosunków z Kosowem, lecz własnemu narodowi przedstawia sytuację, w której Serbia oczywiście nie ma zamiaru odpuszczać swoich pretensji do tego obszaru, że Serbia wciąż uznaje Kosowo jako swoją autonomiczną prowincję, co zresztą jest zapisane w serbskiej konstytucji. Jest to oczywiście ten spór serbsko-kosowski obecnie dosyć ważny, chociażby, tak jak wspomniałem, z uwagi na obecną wojnę na Ukrainie oraz to, że
Rosja usiłuje skupić uwagę Zachodu również na innych obszarach Europy, więc będziemy dalej obserwować to, co się dzieje na Bałkanach. A teraz to by było ode mnie wszystko i dziękuję za wysłuchanie. Także z racji, że już skończymy, to trzeba to podsumować. Dzięki wielkie za wspólne nagranie naszego podcastu. Myślę, że wyszło naprawdę świetnie. Zresztą dla wszystkich słuchaczy i widzów, jeśli jakiś temat was mocno zaintrygował, który poruszyliśmy, napiszcie o tym w komentarzach oczywiście. Myślę, że jesteście zadowoleni z tego, co przesłuchaliście. My zdecydowanie jesteśmy zadowoleni z tych tematów. No i cóż, warto powiedzieć, do zobaczenia za 2 tygodnie. Cześć!